Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Mam dla Was kilka ogłoszeń, tak na początek. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na te cztery linki, które znajdują się w prawym górnym rogu mojego kanału na YouTube. Pierwszy to link odnoszący się do profilu na portalu EkoRepetycje. Moja oferta to nauka języka japońskiego i szachów. W razie pytań zapraszam do wysłania wiadomości prywatnej. Kolejna ikona to mój profil na portalu czeskom, dobrze znany z filmów, jakie dla Was nagrywam, więc od razu przejdźmy do kolejnej ikonki. Ten przeskoczmy. Ostatni link odnosi nas do mojego fanpage'a na portalu Facebook. Znajdziecie tutaj kilka fajnych udostępnień, zapowiedzi moich filmów, jak też zadanka szachowe do samodzielnego rozwiązania. To tanie za darmo, jest to jak najbardziej bardzo fajna opcja treningu szachowego. Jak najbardziej Wam ją polecam. Na moim fanpage'u znajdziecie także linki do moich kursów na Udemy. Jeśli zdecydujecie się na ich zakup, właśnie klikając w te linki, ja dostaję 100% wydanej przez Was kwoty. Szczegóły tych kursów znajdziecie klikając trzecią ikonkę na moim kanale na YouTube. Na ten moment są dostępne dwa kursy. Jeden dla początkujących, drugi dla zaawansowanych. Jest jednak kilka opcji z nimi związanych. Możecie kupić je całe lub osobne ich części w formie zipa, który wyślę Wam na maila. Jest też opcja, bym zrobił dla Was film o dowolnej tematyce. W razie pytań zapraszam do wysyłania wiadomości prywatnej. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o te ogłoszenia. Mam nadzieję, że mi je wybaczycie. Starałem się jak najszybciej przekazać Wam te treści. I nie przedłużając, zapraszam na film. Cześć! Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj nauczymy się liczyć warianty, a tym samym grać w prawdziwe szachy. No bo jak sami dobrze wiecie, szachy to nie jest wykucie debiutu na pamięć, więc tam jakieś, nie wiem, E4, E5, skoczek, później pójdzie skoczkiem, później tutaj jakieś ten, pyk, 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 jakieś tam, nie wiem, hiszpanki, nie hiszpanki, nie wiem, to się chyba tak gra. Albo nie wiem, coś takiego. Jakieś takie dziwne te hiszpanki są, nie oszukujmy się. No i właśnie, to nie chodzi o to, żeby obkuć się na pamięć, ale o to, żeby liczyć warianty, żeby umieć oceniać pozycję i liczyć. Dlatego też zobaczymy, co my tutaj mamy. O, dostaliśmy końcówkę. Jak by ją wygrać? Pyk, pyk, pyk. Oceniamy pozycję od razu. Oczywiście ja już widzę rozwiązanie, no ale tak instruktażowo ocenimy pozycję. Mamy dwa pionki. Przeciwnik właśnie tutaj zaproponował nam wymianę. W sensie odszedł swoją wieżą i pewnie zakłada, że my zabijemy. On zabije z szachem. Będziemy musieli odejść tutaj. Król podejdzie. Ten pionek pewnie zginie. Ale no, najprawdopodobniej ta partia zakończy się remisem. Całe szczęście mamy bardzo fajny, bardzo fajną sztuczkę taktyczną. No bo zauważcie, ten pionek, on będzie wchodził tutaj z szachem za każdym razem. Jedyne, co mu przeszkadza, to ten wieśniacki pionek na polu G7. Więc co powinniśmy zrobić? Powinniśmy, tak mi się wydaje, że powinniśmy zagrać tutaj wieżą z szachem. Przeciwnik nie ma opcji, będzie musiał pobić. Przejdziemy do przodu, szach. Odejdzie tu. Znowu szach. Odejdzie tu, znowu szach i tak naprawdę to już będzie mat tutaj, no bo to pole jest zabrane przez piona. Więc to jest mat w raz, dwa, trzy, mat w czterech. Zobaczmy, czy tak to powinno wyglądać. Ciach, 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 ciach. Zadanie na 2410. No, nie było jakieś wybitnie trudne, ale no cóż. Całkiem szybko poszło, więc mam nadzieję, że podobało się, liczę na komentarze, przede wszystkim na subskrypcję, przede wszystkim na to liczę, oczywiście nie zmuszam, tyle z mojej strony, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło, cześć.